Szczęście Boże, Ewelina Wiśniewska, rozpoczynamy informację dnia. Nie na podpisanej przez premier Beatę Szydło deklaracji rzymskiej, ale na działaniach polskiej dyplomacji poprzedzających szczyt koncentrują się politycy opozycji totalnej. Jarosław Kaczyński złamał Solidarność Europejską, negocjując w Londynie warunki Brexitu, mówi Nowoczesna. Dyskutujemy i aktywnie zabieramy głos, odpowiada Prawo i Sprawiedliwość. Wyraźne podkreślenie jedności wspólnoty, ale także zapis o Europie idącej w różnym tempie w zależności od potrzeb. Taka treść przyjętej wczoraj deklaracji rzymskiej otwiera furtkę dla Europy kilku prędkości. Znaczenie dokumentu bagatelizuje jednak Marek Sawicki z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Ona tylko potwierdza, że te 27 państw, które zostają w Unii Europejskiej po Brexicie, mają wspólne cele. Natomiast jak je wypełnimy, to wszystko zależy właśnie dopiero od aktywności polskiego rządu. Deklaracja jest pełna pustosłowia i ogólników, a Polska nie miała na nią większego wpływu, przekonuje wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka. Ta cała deklaracja to jest robienie dobrej miny do złej gry przez unijny establishment. Polska oczywiście nie miała tam jakiegoś wielkiego wpływu na tę deklarację, natomiast ona jest pełna takie pustosłowia, ogólników. Powodów, dla których Polska miałaby zrezygnować z podpisania deklaracji, nie widzi Platforma Obywatelska. To jest deklaracja dla Polski dobra, bo ona, mówiąc o różnych prędkościach, mówi jednak o wspólnym kierunku. Mówi o solidarności, mówi o niepodzielności Unii Europejskiej. Więc ja nie znajdowałbym powodów, dla których merytorycznych, politycznych, dla których polskiego podpisu pod tym dokumentem miałoby zabraknąć. Tymczasem nie na podpisaniu deklaracji przez polski rząd, ale na miejscu premier Beaty Szydło w trakcie wspólnego zdjęcia koncentruje się Katarzyna Lubnauer z Nowoczesnej. Niestety opozycji polskiej na tym szczycie najlepiej świadczy miejsce, które pani premier Beata Szydło znalazła na zdjęciu, czyli w ostatnim szeregu. Szeregi były dwa, a miejsce z tyłu dla premier Beaty Szydło to w ocenie Nowoczesnej kara za wizytę Jarosława Kaczyńskiego w Londynie i odrębne negocjowanie Brexitu. Z taką argumentacją nie zgadza się wiceszef resortu obrony Bartosz Kownacki. Aktywnie zabieramy głos, a nie tak jak nasi poprzednicy mówimy, trzeba wszystko podpisać, na wszystko się zgodzić bez dyskusji, bez przedstawienia swojego stanowiska. Miejsce w centrum Unii Europejskiej może zagwarantować Polsce tylko wstąpienie do strefy euro, odpowiada Nowoczesna. Rząd polski nie robi nic, żebyśmy dalej się integrowali z Unią Europejską, dlatego Nowoczesna uważa, że powinniśmy przystąpić do strefy euro, bo tylko przystąpienie do strefy euro spowoduje, że będziemy zakotwiczeni w tym ścisłym centrum Unii Europejskiej. Zapisy o wspólnej walucie znalazły się również w podpisanej wczoraj deklaracji rzymskiej, a to, jak podkreśla Stanisław Tyszka z Kukiz15, zaprzeczenie zasadzie solidarności. Żeby uzdrowić Unię Europejską, żeby ona rzeczywiście stała się konkurencyjna na świecie pod względem gospodarczym, trzeba doprowadzić jak najszybciej do kontrolowanego demontażu strefy euro. Jednak o budowie Europy dwóch prędkości w oparciu o podział na państwa posiadające i nieposiadające wspólnej waluty mówi się w Unii od dawna. Dlatego tak ważne jest, aby Europa nie zamknęła się na wspólny rynek, tłumaczy wiceszef resortu obrony Bartosz Kownacki. Najważniejsze jest to, żeby oczywiście państwa mogły współpracować w tych obszarach, w których chcą współpracować, ale żeby to było obszar otwarte dla każdego innego państwa. Dzisiaj już też mamy sytuację chociażby z euro, gdzie jedne państwa są w strefie euro, inne nie są. Natomiast mają możliwość przystąpienia do strefy euro. Różne tempo integracji państw wspólnoty to zły kierunek dla całej Unii, jak i poszczególnych krajów członkowskich, mówił w trakcie wywiadu dla Telewizji Polskiej prezydent Andrzej Duda. Jeżeli zaczną być budowane unie europejskie różne, czyli krótko mówiąc to, co niektórzy nazywają Unią wielu prędkości, a w praktyce ekskluzywne kluby, w których będą się zamykały poszczególne kraje, to jestem przekonany, że w perspektywie nie wróży to absolutnie nic dobrego. Dlatego stanowczy sprzeciw wobec Europy kilku prędkości deklaruje polski rząd, który jednoznacznie opowiada się za dalszą integracją w oparciu o wizję Europy ojczyzn generała de Gaulle'a i poszanowanie suwerenności państw. Prezydent Polski Andrzej Duda rozpoczął wizytę w Słowenii. Dziś spotkał się z jej prezydentem Borutem Pahorem. Celem rozmów jest wspólne oświadczenie na temat przyszłości Unii Europejskiej. Spotkanie z prezydentem Republiki Słowenii i przewodniczącym Prezydium Bośni i Hercegowiny rozpoczęło się na zamku Strmol. Tuż po nim prezydenci mówili o przyszłości Bałkanów oraz o wsparciu dla Bośni i Hercegowiny w staraniach o wejście w struktury Unii Europejskiej. Prawie. Вероятность, можность
Nie mam żadnych wątpliwości, że istnieje kontekst europejski, czyli możliwość i prawdopodobieństwo rozszerzenia Unii Europejskiej na terytorium Bałkanów Zachodnich. I to jest najważniejsza dźwignia wzrostu i rozwoju tej części Bałkanów. Jeśli doszłoby do takiego przekonania, że to jest nieprawdopodobne bądź wręcz niemożliwe, wtedy sytuacja mogłaby się jeszcze bardziej pogorszyć. Mówił prezydent Słowenii. Panujący w Bośni pokój otwiera przed nią nowe perspektywy. Dlatego Polska zadeklarowała swoją pomoc władzom w Sarajewie w staraniach dołączenia do wspólnoty, a także do NATO. Mogę zarówno państwa, jak i przede wszystkim pana prezydenta zapewnić o jednym. Otóż Polska wspierała, wspiera i będzie wspierała ambicje Bośni, jeżeli chodzi o obecność w Unii Europejskiej. Polska również jest zwolennikiem tego, aby sojusz był rozszerzany o nowe kraje, tak jak jesteśmy zwolennikiem tego, żeby Unia Europejska powiększała się o kolejne kraje, aby się one stowarzyszały z Unią Europejską, a następnie aby stawały się członkami Unii Europejskiej, podobnie z NATO. Za to wsparcie podziękował przewodniczący Prezydium Bośni i Hercegowiny Mladen Iwanić. Zaista ima političara, ljudi, lidera. Istnieją politycy, istnieją liderzy, którzy wiedzą, jakie znaczenie ma Unia Europejska dla całego terytorium Bałkanów Zachodnich, a zwłaszcza dla Bośni i Hercegowiny. W Bośni szczególnie potrzebujemy takiego wsparcia, ponieważ izolacja Bośni oznacza to, że będzie musiała radzić sobie z bardzo poważnymi wyzwaniami. Bośnia i Hercegowina jako dio. Iwanić zapewnił, że jego kraj zrobi wszystko, aby pokazać chęć do przeprowadzenia reform. Wyraził również nadzieję, że Unia wyrazi zgodę na przyjęcie Bośni i Hercegowiny w swoje struktury. Ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, metropolita poznański, świętuje 25-lecie Sakry Biskupiej. Uroczystości rocznicowe odbyły się dziś w poznańskiej katedrze. Na dzisiejszą uroczystość do Bazyliki Archikatedralnej Świętych Apostołów Piotra i Pawła przybyli księża arcybiskupi, biskupi, kapłani, osoby konsekrowane, przedstawiciele władz świata nauki i kultury oraz licznie zgromadzeni wierni. Uczestnicząc w tej świętej Eucharystii, wspominamy i Bogu dziękujemy. Wspominamy łaskę Bożą i gorliwą odpowiedź w dniu święceń biskupich, a potem przez 10 lat pracy w archidiecezji gnieźnieńskiej i wreszcie 15 lat z nami. Mówił ksiądz arcybiskup Damian Bryl, biskup pomocniczy poznański. Swoje życzenia z okazji srebrnego jubileuszu Sakry Biskupiej na ręce księdza arcybiskupa Stanisława Gądeckiego w postaci listu gratulacyjnego przesłał ojciec święty Franciszek. Gratulując twojej apostolskiej gorliwości, życzymy ci obfitości darów Bożych. Znakiem i dowodem tego niech będzie nasze błogosławieństwo apostolskie, którego za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski chętnie udzielamy tobie, także i z tym zamiarem, by zostało przekazane wszystkim powierzonym twej pieczy. W homilii ksiądz kardynał Zenon Grocholewski, były prefekt Watykańskiej Kongregacji Wychowania Katolickiego, przypominając życiorys metropolity poznańskiego, wspominał lata jego studiów w Rzymie i Jerozolimie, pracę dydaktyczną w Gnieźnie. Zwrócił też uwagę na dorobek naukowy księdza arcybiskupa Stanisława Gądeckiego i zainicjowane przez niego Dni Judaizmu. Wskazał również na podejmowane przez niego ważne prace w dykasteriach Kurii Rzymskiej, zwłaszcza w Kongregacji Nauki Wiary i podczas Synodu Biskupów, a także w Radzie Konferencji Episkopatów Europy. Ksiądz arcybiskup został włączony w niezwykłą przygodę, kapłaństwa i to pełni kapłaństwa Chrystusowego udzielonej w święceniach biskupich. Należy jednak zdawać sobie sprawę z tego, że kapłaństwo nie zostało mu udzielone na jego prywatny użytek, ale zostało udzielone Kościołowi dla dobra ludu Bożego. W swoim przemówieniu ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki dziękował wszystkim za modlitwę i zaangażowanie w służbie Kościołowi. Wszystkim i każdemu z osobna
tutaj obecnym bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejszą modlitwę. Ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki przyjął święcenia kapłańskie z rąk księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego w 1973 roku, a sakrę biskupią z rąk księdza kardynała Józefa Glempa w 1992 roku. W 2002 roku został mianowany przez świętego Jana Pawła II arcybiskupem metropolitą poznańskim. Od 3 lat jest przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski. Od roku wiceprzewodniczącym Rady Konferencji Episkopatów Europy. Na Białorusi doszło do zatrzymań dziennikarzy i uczestników akcji Solidarności wobec osób przebywających w aresztach po wczorajszym proteście w Mińsku. Aresztowania przebiegały w stolicy, ale też w mniejszych miejscowościach. Wczoraj w Mińsku przeszła demonstracja z okazji Dnia Wolności, połączona z protestem przeciwko dekretowi o pasożytnictwie. Wcześniej białoruskie władze oznajmiły, że wszelkie akcje masowe uznają za nielegalne. Do protestu jednak doszło, a służby bezpieczeństwa zatrzymały łącznie kilkaset osób. Białorusini nie kryją swojego rozgoryczenia. Chcę już swobodnie odetchnąć, bo to jest męczące. Wczoraj był pierwszy dzień, dzisiaj drugi. To po prostu przykre. Nasz naród jest bardzo dobry, przyjazny, kocha swoją ziemię i chce, by nasze dzieci żyły dobrze i żeby była przyszłość, żeby była jakaś przyszłość. Rozumiecie? W tej chwili nie ma żadnej przyszłości. Mój mąż nie ma teraz żadnej pracy i nie może jej znaleźć. W dużych miastach jeszcze jakoś jest, w małych nie ma pracy. No, rano czy późno, ja znaju. Prędzej czy później wiem, że przyjdzie czas, gdy wszyscy oni staną na placu i każdy z nich będzie podchodzić i pluć nam w twarz. Każdy człowiek przyjdzie i pluje mu w rozum. Wiadomo, że w samym Mińsku zatrzymano od 20 do 40 demonstrantów, a w Bobrujsku około 30. Aresztowania przeprowadzono również w Brześciu, Witebsku, Orszy i Chomlu, w większości prewencyjnie. Do tych wydarzeń odniósł się prezydent Andrzej Duda. Miałem nadzieję, że jednak pan prezydent Łukaszenka zmienia swoją politykę, zwłaszcza, że dawał w ciągu ostatniego roku, przynajmniej takie było wrażenie, wyraźne tego sygnały i w związku z tym była pewna nadzieja, że jednak Białoruś i pan prezydent będą chcieli bardziej zbliżać się do standardów obowiązujących w Unii Europejskiej. Dekret o pasożytnictwie nakazuje bezrobotnym Białorusinom płacenie specjalnego podatku. W kraju jednak nie ma pracy, a stagnacja postępuje coraz bardziej. Dlatego od połowy lutego trwają protesty. Łukaszenka nie chce jednak ustąpić, a milicja od marca przeprowadza aresztowania liderów opozycji. W mediach z kolei pojawiają się takie informacje jak udaremnienie tzw. prowokacji zbrojnej, czy materiały o obozach szkoleniowych i aresztowaniach rzekomych bojówkarzy. I przenosimy się do Afryki. Za sprawą polskiego zakonnika, brata Benedykta Pączki, w Republice Środkowoafrykańskiej rusza pierwsza szkoła muzyczna. Muzyka płynie w żyłach Afrykańczyków razem z krwią, mówi kapucyn brat Benedykt Pączka, od 4 lat posługujący jako misjonarz w Republice Środkowoafrykańskiej. W tym bardzo biednym, ogarniętym konfliktami kraju nie było jeszcze ani jednej szkoły muzycznej. W Republice Środkowej Afryki jest mnóstwo utalentowanych dzieci, lecz ich rodziców nie stać na edukację muzyczną. Zmieńmy to. Aby zebrać środki na szkołę, ruszyła akcja Tam, Tam i Tu, mówi Piotr Gajda. Potrzebujemy uzbierać w pierwszym roku 534 tysiące złotych. To jest ogromna kwota, no ale właśnie dlatego, że mamy bardzo dużo takich jednorazowych kosztów. Roczny koszt utrzymania szkoły to jest 220 tysięcy złotych i w tym już jest dokarmianie dzieci, w tym już jest opłata dla nauczycieli, bilety dla nauczycieli, którzy będą latali z Polski i koszty utrzymania szkoły. Natomiast do tego dochodzi w pierwszym roku działania szkoły, do tego dochodzi też koszt zakupu instrumentów. Za pośrednictwem strony internetowej www.tamtamitu.eu można kupić nutkę, która jest cegiełką na budowę szkoły. Nazywam się Ania Mara, jestem muzykiem w Centralnej Afryce i uważam, że szkoła, która tutaj powstała, w której pracuję, jest świetnym, genialnym pomysłem. Dlatego zachęcam, kupcie nutę. Anna Mara wraz z bratem Benedyktem Pączką przeprowadziła rekrutację do szkoły muzycznej, w której kilkadziesiąt dzieci w wieku od 6 do 12 lat będzie uczyło się przez 4 lata.
Opiekę formalną nad akcją objęła Fundacja Dzieci Afryki z siedzibą w Warszawie. Do grona ambasadorów dołączyło już kilku znanych muzyków. Derek Malejonek czy Robert Lica Friedrich. Muzyka afrykańska kojarzy mi się z wolnością. Z tą szkołą wiążą się wielkie plany i wielkie nadzieje. Najzdolniejsi uczniowie zostaną wysłani na stypendia do Stanów Zjednoczonych i Europy. Proszę cię o pomoc. Będziemy spełniać marzenia tych małych i ubogich dzieci. Marzę o tym, żeby kiedyś, kiedy nas już tutaj nie będzie, ci młodzi ludzie, gruntownie wykształceni i świadomi swojej wartości, będą mogli kształtować przyszłość swojego kraju, położonego w sercu Afryki, mówi brat Benedykt. Polska po raz pierwszy w historii triumfowała w klasyfikacji generalnej Pucharu Narodów. W trakcie całego sezonu biało-czerwoni wywalczyli 5833 punkty i o blisko 250 oczek wyprzedzili drugich Austriaków. W rozegranym dziś ostatnim konkursie Pucharu Świata w Planicy zwyciężył Stefan Kraft. W ostatnich w tym sezonie zawodach Pucharu Świata Stefan Kraft po raz kolejny nie pozostawił rywalom żadnych złudzeń. Austriak doleciał do 250 metra i o ponad 8 punktów wyprzedził drugiego dziś Niemca Andreasa Wellingera. Na najniższym stopniu podium stanął Japończyk Noriaki Kasai. Solidnie spisali się także biało-czerwoni. Kamil Stoch wywalczył piątą pozycję i w rywalizacji o kryształową kulę ustąpił jedynie Stefanowi Kraftowi. Piotr Żyła był 11, Maciej Kot 14, Dawid Kubacki 15, a Jan Ziobro 28. Tegoroczny sezon był dla podopiecznych Stefana Horngachera niezwykle udany. Polacy po raz pierwszy w historii wygrali bowiem Puchar Narodów. Wcześniej równie wielkie sukcesy odnosili w turnieju czterech skoczni, gdzie na najwyższym stopniu podium stanął Kamil Stoch, a drugie miejsce wywalczył Piotr Żyła. Skoczek z Wisły przynależność do światowej czołówki udowodnił także w trakcie Mistrzostw Świata, gdzie sięgnął po brązowy medal w indywidualnym konkursie na dużym obiekcie w Lahti. Kończący się sezon był najbardziej udany nie tylko dla Żyły, ale także Macieja Kota i Dawida Kubackiego. Pierwszy z nich zajął piąte miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Drugi wywalczył 19. lokatę. Piłkarska reprezentacja Polski przystępuje do batalii o kolejne punkty eliminacji do Mistrzostw Świata. Dziś biało-czerwoni zmierzą się na wyjeździe z Czarnogórą. Początek meczu o godzinie 20:45. Do tej pory obie reprezentacje mierzyły się ze sobą dwukrotnie. W eliminacjach do Mistrzostw Świata 2014 najpierw padł remis 2-2. Kolejne spotkanie zakończyło się podziałem punktów, a kontrowersyjną decyzję w ostatniej minucie widowiska podjął arbiter, nie uznając bramki Jakuba Błaszczykowskiego. Tym razem historia z ostatnich eliminacji nie ma prawa się powtórzyć. Polacy przewodzą bowiem tabeli grupy E, a ich przewaga nad Czarnogórą wynosi 3 punkty. Po nieoczekiwanym remisie z Kazachstanem podopieczni Adama Nawałki rozprawili się kolejno z Danią, Armenią i Rumunią. Obecna kadra wciąż zmaga się z drobnymi problemami. Choć strzelecką formę podtrzymują Robert Lewandowski i Łukasz Teodorczyk, to regularnie poza składem francuskiego PSG ląduje filar środka pola Grzegorz Krychowiak. Walkę o powrót do formy wciąż toczy także napastnik Napoli Arkadiusz Milik. Z podobnymi kłopotami Adam Nawałka zmagał się przed pojedynkiem z Rumunią. Wtedy spotkanie zakończyło się rezultatem 3-0. Liczymy zatem, że również dziś Polacy sięgną po kolejne 3 punkty. Początek widowiska o godzinie 20:45. I w tym wydaniu to wszystkie informacje. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia. Cześć Boże, Magdalena Rząd, zapraszam na prognozę pogody. W nocy od minus 1 stopnia na południowym wschodzie do 4 stopni na Pomorzu. Nad ranem na północy i na zachodzie zanikające lokalne mgły. Po ich ustąpieniu zachmurzenie małe, na pozostałym obszarze pogodnie. Od 8 stopni w Białymstoku do 14 na zachodzie. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z północy. A już teraz prognoza pogody na kolejne 2 dni. We wtorek nadal pogodnie, więcej chmur jedynie na północnym wschodzie. Maksymalnie od 10 stopni na wybrzeżu do 18 na południowym zachodzie. Będzie wiał słaby i umiarkowany wiatr z zachodu. W środę na północy i północnym zachodzie zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotnie popada tam deszcz. Na pozostałym obszarze dużo więcej pogodnego nieba. Na termometrach od 12 stopni na wybrzeżu do 18 na Śląsku. Wiatr umiarkowany, a okresami dość silny z zachodu.